Dzisiaj finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. U nas w sztabie w Ośmielec praca od samego rana w ręku. Zobaczmy, jak idą przygotowania. Co jakby lubię robić i w ten sposób mogę pomagać, mogę zbierać datki na WOŚP i robię to charytatywnie i inicjatywnie. Wolontariat jest dla mnie sprawianiem sobie radości. Bardzo lubię pomagać innym i sprawia mi to po prostu radość. Zostałyśmy wolontariuszkami, bo chciałyśmy pomóc chorym dzieciom. Instagrama sztab WOŚP Mielec i koniecznie oznaczajcie nas na zdjęciach z hashtagiem Mielec Gra. Nasz finał powoli dobiega końca, a za nami już wiele wydarzeń, które oczywiście wspierały naszą inicjatywę wośpowską. Było to wiele koncertów organizowanych m.in. w Samorządowym Centrum Kultury. Były to koncerty takie jak występy przedszkolaków, kabaret Senior Show, Mielecka Orkiestra Dęta oraz zespół Lemur. Oprócz tego w bibliotece odbyła się giełda książek, a w Kanie zorganizowany został koncert Mieleckiej Szkoły Yamaha. Nie licząc tych wszystkich wielkich eventów, zorganizowany również został trzeci bieg Policz się z cukrzycą. Oczywiście wszystkie pieniądze, które zostały zebrane, zostaną wsadzone do naszych wośpowskich puszek. Również te pieniądze zebrane podczas licytacji, które odbywały się we wszystkich trzech miejscach. Dziękujemy Wam za to. Gromadzą się na placu Armii Krajowej, więc nasza ekipa również idzie zobaczyć światełko do nieba. Nigdy nie było przecież w nas, a cudzy los
obojętności. Pokazał czas miłości, czas nie zostawiają wątpliwości. 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. Przed chwilą właśnie nasze światełko do nieba poleciało w górę. Na ten moment zebraliśmy już około 140 tysięcy złotych, za co Wam serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Wam za Waszą mobilizację i widzimy się za rok. Siema! 5, 4, 3, 2, 1, to szło! Niechaj rozbrzmiewa w dzień miłości.